Do subalskiej prokuratury wpłynęło zażalanie na postanowienie umarzające śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez wójta gminy Szypliszki. Zdaniem kuratora oświaty i rodziców, którzy złożyli zawiadomienie do prokuratury, wójt gminy był zobowiązany przejąć szkołę do dalszego prowadzenia. Zdaniem prokuratora prowadzącego postępowanie Dokładnie na odwrót. Szczególnie jak zauważył prokurator, że gmina nie miała na to pieniędzy. Wójt stanął na stanowisku, że wyasygnowanie na tę placówkę dodatkowych środków z budżetu gminy stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W efekcie postępowanie umorzono. Zdaniem niezależnych ekspertów powstał pewnego rodzaju precedens, który może przynieść daleko idące skutki dla całego systemu oświaty. Jeśli władze samorządowe zaczną zamykać szkoły, opierając się na wzorcu z gminy Szypliszki, to system ten po prostu się rozsypie, mówią. Postanowienie umarzające śledztwo jednak ze względu na złożone zażalanie jest nieprawomocne. Teraz prokurator może sam uchylić wydaną decyzję lub przekazać zażalanie sądowi, który oceni argumenty zarówno prokuratury, jak i autora zażalania.